Każdy wieczór w hotelu cichy kącik wypełniony był aż po same brzegi oczekiwaniem. Nikt nie przychodził, nie podjeżdżało żadne auto, a mimo to cały hotel przypominał orkiestron, do którego wystarczył rzucić koronę, a on zacznie grać. Przypominał mi to też baśń o śpiącej królewnie. Kiedy wszyscy zastygli w sytuacji, w jakiej ich zastało zaklęcie, a potem dotknięcie czarodziejskiej różdżki pozwoliło im dokończyć rozpoczęte albo rozpocząć niezaczęte ruchy. Nagle z daleka odzywało się auto i siedzący w fotelu na kółkach przy oknie szef dawał znak chusteczką. Zdeniek wrzucał monetę do szafy grającej, a ona zaczynała wygrywać skarby świata całego. Ta katarynka, czy też y, orkiestron, były obłożone kołderkami i płatami filcu, także zdawało się, że gra w innym pomieszczeniu. Parobek machnął siekierą, wyglądał na zmęczonego, taki przygarbiony, jakby rąbał już od południa, a ja przerzuciłem serwetkę przez ramię i czekałem na naszego pierwszego gościa. Kto to będzie? I wkroczył generał w generalskim płaszczu z czerwoną podszewką. Taki to na pewno szyje sobie uniform w tej samej firmie co ja, mój frak, tylko że generał był jakiś smutny. Zanim przyszedł jego szofer, przyniósł złotą szablę i położywszy ją na taborecie odszedł. A generał przeszedł pokoiki, wszystkie sobie obejrzał i zatarł ręce, potem stanął w rozkroku i założywszy ręce do tyłu, patrzył na podwórze, na naszego parobka, który tam rąbał drzewą. Tymczasem Zdeniek przyniósł srebrną butelkę szampana, a ja podawałem na stół ostrygi i półmiski z krewetkami i homarami. Generał rozsiadł się i Zdeniek otworzył szampana Heinkel trokem Nalał szampana, a generał rzekł – jesteście moimi gośćmi. Zdeniek ukłonił się, potem przyniósł dwa puchary i nalał do nich. Generał wstał, strzelił oficerkami i krzyknął – prozit! I napił się ale ledwie umoczył usta. Myśmy swoje pucharki wychylili do dna. A generał skrzywił się, wzdrygnął i ze wstrętem splunął. A tfu, psia krew, ja tego nie mogę pić. A potem wziął ostry na talerzyk, odchylił głowę i jego chciwe usta wessały delikatne mięsko małża skropione cytryną. I niby zjadł ze smakiem, ale zaraz wzdrygnął się i zatrząsł ze wstrętu, aż się popłakał. Potem sięgnął po puchar szampana i kiedy go dopił, zawołał – „A, ja tego wcale nie mogę pić. I przechadzał się z pokoju do pokoju, a jak się zjawiał z powrotem, za każdym razem brał z przygotowanych półmisków a to kawałek krewetki, a to liść sałaty, a to salpikon i za każdym razem krzyczał i spluwał – tfu, psia mać, tego nie da się jeść. Zawsze jednak nadstawiał puchar, każąc sobie nalewać i zagadywał z deńka, który kłaniał się i opowiadał o wefkliko i w ogóle o szampanie, ale że za najlepszy uważa to, co serwuje, znaczy się Heinkel Trocken. Zachęcony generał napił się, tyle że znów spluwał, wreszcie dopił i poszli popatrzeć na zewnątrz. Wszędzie ciemno, tylko na podwórzu oświetlony parobek i jego praca i oświetlone ściany, w całości pokryte sosnowymi klepkami. A szef cicho podjeżdżał, kłaniał się i znów odjeżdżał. Generał miał coraz lepszy humor, jakby wstręty do jedzenia i picia mu przeszedł, a on nabrał apetytu. Później wypił całą butelkę armaniaku, a po każdym łyku krzywił się i klął, na czym świat stoi i pomstował na zmianę po czesku i niemiecku. To samo było przy francuskich specjałach, po każdym kęsie zdawało się, że generał zwymiotuje, zarzekał się, że nie przełknie już ani kęsa i ani kropli i naskoczył na obera, na mnie też. Co mi tu dajecie? Chcecie mnie otruć, wydranie, mojej śmierci chcecie? Ale i tak wypił jeszcze butelkę armaniaku. A zdenek zasunął mu wykład: Dlaczego najlepszy koniak nazywa się armaniak, nie koniak? Że to jest brandy, bo koniak robi się wyłącznie w regionie, który się nazywa koniak. I nawet jeśli jakiś lepszy koniak robi się choćby o dwa kilometry od granic tego regionu, to już nie może się nazywać koniak, tylko brędy. O trzeciej rano generał ogłosił, że już nie pociągnie, bo o drugiej zaserwowaliśmy mu jabłko i to go zabije. Więc o trzeciej zjadł i wypił tyle. Że starczyłoby napięcie osobowe towarzystwa, a mimo to wciąż biadolił, że wszystko było do dokszano, że na pewno maraka, a w najlepszym wypadku wrzody żołądka, że mu wysiadła wątroba i przyplątały się kamienie nerkowe. No i o trzeciej nad ranem był już nieźle wlany. Wyjął z kieszeni pistolet służbowy i zestrzelił kielich stojący na oknie. Okno też przestrzelił. Wtedy na gumowych kołach przyjechał cicho roześmiany szef z gratulacjami. I życzeniem, żeby na szczęście szefa generał spróbował zestrzelić szlifowaną szklaną łezkę z weneckiego pająka. I powiedział, że ostatni wielki wyczyn widział właśnie tutaj. Książę Schwarzenberg podrzucił pięcie koronówkę i trafił w nią ze sztucera, tuż nad samym stołem. Szef odjechał, wziął wskaźnik i pokazał otwór nad kominkiem, gdzie przeleciała kula odbita rykoszetem od srebrnej pięciokoronówki. Ale Generał specjalizował się w kieliszkach. Strzelał i nikt się tym nie przejmował. A kiedy przestrzelił okno i kula gwizdnęła nad pochylonym parobkiem, który ciągle rąbał drewno, ten tylko podułał sobie w uchu i znów wziął się do swojej roboty. Potem generał zamówił kawę po turecku i znów przykładał rękę do serca, twierdząc, że absolutnie nie może pić tej kawy, po czym zamówił jeszcze jedną i oświadczył, że jakby tak była pieczona pularda. To miałby na nią ochotę przed śmiercią. No to szef ukłonił się, zakwizdał i za chwilę przybiegł kucharz, wyświeżony w białym czepku i przyniósł całą brytfannę. Zobaczywszy ptaka, generał zdjął kamizelkę, rozpiął koszulę i znowu zaczął smętnie labiedzić, że drobił mu nie wolno, po czym uchwycił kurczaka i rozerwał go, jadł. A po każdym kęsie biadolił nad stanem swojego zdrowia. I że nie wolno mu się przejadać, i że czegoś tak wstrętnego nie jadł. A zdeniek powiedział, że w Hiszpanii do kurczaków podaje się szampana, i że teraz przydałby się la gorduna. Generał przytaknął, a wciąż popijał i zajadał i bez przerwy pomstował i krzywił się przy każdym kęsie i łyku. O czwartej, kiedy już się nabiadolił i napsioczył, wszystko jakby z niego opadło. Poprosił o rachunek, ober mu go przyniósł, wszystko miał już spisane, i podał mu rachunek na talerzyku wyścielonym serwetką. Z tym, że musiał go generał przeczytać znaczy się to, co mu się rzeczywiście podało. I zdeniek, pozycja za pozycją, powiedział mu to, a generał pojaśniał i jaśniał coraz bardziej, aż wreszcie roześmiał się, zarechotał, uradowany. I był przy tym całkiem trzeźwy i zdrowy. Kaszel mu przeszedł, a on podniósł się sprężyście, chwilę mocował się z rękawami munduru i wyprzystojniały ze skrzącymi się oczami. Kazał jeszcze zrobić paczuszkę dla szofera, a potem zapłacił szefowi tysiąc koronówkami, zaokrąglając zasady do tysiąca koron. Taki tu chyba był w ogóle zwyczaj. A później dołożył jeszcze tysiąc koron za strzelaniny, postrzelany sufit i okna i spytał szefa yy, – wystarczy? – Szef skinął głową, że tak. Na drugi dzień generał przyjechał znowu. Z tym, że nie sam, ale z pięknymi panienkami i jakimś grubym poetą. Tym razem strzelaniny nie było, tylko kłócili się potwornie na tematy literackie, o jakieś nurty w poezji. Skakali sobie do oczu tak, aż myślałem, że generał zastrzeli poetę. Ale później uspokoili się, żeby za chwilę sprzeczać się o jakąś pisarkę, o której obaj wciąż powtarzali, że wagina myli się jej z kałamarzem i kto tylko zechce, korzysta z tego, żeby sobie zamoczyć. A potem przez prawie dwie godziny obgadywali pewnego pisarza. I to było tak cudne, że jak tylko przyjechali, szef musiał posłać po muzykantów, a ci grali im na okrągło, a oni pili na umór razem z panienkami. Generał, mało że złożyczył przy każdym łyku i kęsie jadła, to jeszcze palił jednego za drugim. Ilekroć zapalił nowego, kaszlał długo i, spoglądając na papierosa, krzyczał: A cóż to za świństwo dają do tych egipskich? Ale mimo to kopcił tak, że w półmroku widać było wyraźnie żarzący się koniuszek papierosa. Muzykanci grali i pili. A dla tych dwóch gości charakterystyczne było jeszcze to, że wciąż siedziały im na kolanach panienki i co chwilę szli z nimi na górę do pokoju. Wracali po kwadransie, zanosząc się ze śmiechu. Tylko generał, idąc po schodach, za każdym razem trzymał rękę między udami kroczącej obok panienki i biadolił. Ach ta, nie dla mnie już miłość, a zresztą co to za panienki? Szedł jednak i po kwadransie wracał. I widziałem jak ta panienka jest rozanielona i zakochana i że z nią było tak samo jak wczoraj z tymi dwoma armaniakami i butelkami szampana Heinkel Trocken i El Cordoba. A później znów dyskutowali o śmierci poetyzmu i o nowym kierunku w surrealizmie, który wkracza w drugą fazę i o sztuce zaangażowanej i o sztuce czystej i wciąż wrzeszczeli na siebie. A to już minęła północ. Ale panienkom wciąż było mało szampana i jedzenia, jakby im to jedzenie wpychał, a potem wyjmował. Taki miały spust. Muzykanci powiedzieli, że to już koniec. Muszą iść do domu, że już nie będą grać. I wtedy poeta wziął nożyczki i odciął złote odznaczenia z munduru generała i rzucił je muzykantom. No i ci grali dalej. Bo to byli jacyś Cyganie albo Węgrzy. A generał znów poszedł do pokoju z jedną panienką i na schodach, oczywiście mówił, że jako mężczyzna jest kaput. A kiedy po kwadransie wrócił, to poeta zmienił go z tą pierwszą panienką. Kapela zaczęła się zbierać, chciała iść do domu, więc poeta wziął nożyczki, odciął kolejno dwa odznaczenia i rzucił je muzykantom na tackę. A generał złapał za nożyczki, odciął pozostałe ordery i dorzucił je do tamtych. A wszystko to. Dla tych pięknych panienek. Myśmy to skomentowali jako największy gest, jakiegośmy jeszcze w życiu nie widzieli, a Zdenig mi szepnął, że to są najwyższe odznaczenia angielskie, francuskie i rosyjskie, jeszcze z pierwszej wojny światowej. Generał zdjął mundur i zaczął tańczyć, ale zaraz sklął panienkę, że z nim trzeba powoli, bo serce ma do kitu, i poprosił Cyganów, żeby zagrali czardasza. Więc Cyganie zaczęli grać. I generał, kiedy się już wykaszlał i nacharczał, zaczął tańczyć tak, że ta panienka musiała przyspieszyć. Generał zdjął z niej ręce i jedną podniósł, a drugą niczym kogut powłóczył po ziemi, nabierając prędkości, i jakby robił się młodszy. Panienka już za nim nie nadążała, ale generał nie zwalniał, całując ją przy tym w szyję, a muzykanci obstąpili tańczących, i w ich oczach widać było podziw i zrozumienie. Widać było, że generał tańczy za nich. Utrzymywali więc z wojskowym kontakt, przez muzykę, przyspieszając albo zwalniając podług tańca i sił generała. A ten ciągle górował nad partnerką, która głośno oddychała, rumieńcy jej biły, a na górze, przy balustradzie, stał gruby poeta z panienką, z którą był w pokoju. Teraz wziął dziewczynę na ręce, właśnie wyszły pierwsze promienie, a poeta. Zniósł piękną panienkę do tańczących czardasza i przez otwarte drzwi wyszedł na zewnątrz i podtykał słońcu tę półnagą, pijaną panienkę, która miała rozerwaną bluzeczkę. Rankiem, kiedy poranne pociągi woziły już robotników do pracy, podjechało auto generała, długa odkryta maszyna, sześciosobowa Hispano Suiza, na przodzie ochronna szyba, a w tyle skórzana tapicerka. I towarzystwo zapłaciło rachunek. Poeta płacił całą książką. Honorarium za dziesięć tysięcy egzemplarzy. Podobnie jak życie Jezusa Chrystusa Jodla. Ale zapłacił z przyjemnością i rzekł, że to drobiazg. Że zaraz weźmie zaliczkę i pojedzie do Paryża i napisze nową książkę. Jeszcze lepszą niż ta, którą właśnie przepił. Zapakowali generała w białej koszuli. Miał podwinięte rękawy, koszulę staną i spał, siedząc między tymi panienkami. W przodzie poeta z czerwoną różą wetkniętą w butonierkę, a przed nimi stała, oparta łokciem o przednią szybę, ta piękna tancerka z wyciągniętą szablą, ubrana w rozpięty generalski mundur z obciętymi oznaczeniami, i na baranicy rozpuszczonych włosów miała generalską czapkę, wyprostowana, z olbrzymimi, obnażonymi piersiami. Zdeniek powiedział, że wygląda jak posąg marsylianki. Całe bractwo zajechało pod stację, akurat do pociągu wsiadali robotnicy, wóz generała jechał wzdłuż peronu w kierunku Pragi, a ta dziewczyna z piersiami na wierzchu machała szablą, wołając na Pragę. I tak zajechali do Pragi. To musiało być piękne. Doszły nas wieści. Że właśnie w ten sposób generał z poetą i panienkami, a zwłaszcza z tą w rozerwanej bluzce, ze sterczącymi piersiami i wyciągniętą szablą, przejechali przez przykopy i aleję narodową, a policjanci salutowali im, generał zaś z rękoma na podłodze spał, siedząc z tyłu Hispano Suizy. W hotelu cichy kącik dowiedziałem się też, kto wymyślił, że praca uszlachetnia człowieka. To nie był nikt inny jak ci, którzy tu całą noc pili i jedli z pięknymi panienkami na kolanach. Ci bogaci, co to potrafili być szczęśliwi jak małe dzieci. A ja myślałem, że bogaci ludzie są przeklęci, że chatki i zdepki, żur i kartofle dają ludziom uczucie szczęścia i dostatku, że bogactwo jest jakimś przekleństwem. Ale zdaje mi się, że pieprzenie o tym, jakie to szczęście żyć w chatce, to wymyślili ci nasi goście, którym obojętne było, ile przepuścili za noc. Którzy rozrzucali banknoty na wszystkie strony świata i to sprawiało im przyjemność. Nigdy nie widziałem szczęśliwszych mężczyzn od tych bogatych przemysłowców i fabrykantów. Jak już mówiłem, potrafili figlować i cieszyć się życiem jak małe brzdące. Robili sobie nawet kawały i podkładali jeden drugiemu świnie – Tyle na wszystko mieli czasu, ale zawsze w trakcie tych igraszek jeden drugiego pytał, czy nie potrzebowałby wagonu węgierskich wieprzków, albo dwóch wagonów, a może by wziął cały pociąg. A z kolei ten drugi, patrząc na naszego parobka romiącego drewno, bo oni ci bogacze ciągle mieli wrażenie, że ten parobek to najszczęśliwszy człowiek na świecie, więc... Rozmarzeni przyglądali się tej pracy, którą pochwalali, ale jej nigdy nie wykonywali. A gdyby przyszło im to robić, już byłoby po ich szczęściu. Więc ten drugi naraz pytał: y, Zdaje się, że w Hamburgu stoi mój statek z krowymi skórami z Konga. Masz jakiś pomysł? Tamten. Jakby nie chodziło o statek, tylko o jedną krowinę. A ile bym miał z tego procent? Na to pierwszy, że pięć. A drugi powiedział, osiem. Jest ryzyko, że tam będą robaki. Kiepsko to te czarnuchy solą. A ten pierwszy nastawił dłoń i rzekł, siedem. I chwilę patrzyli jeden drugiemu w oczy żeby potem uścisnąć sobie ręce i wrócić do panienek. I znowu kłaść te swoje ręce nagim kobietom na piersiach i na zmierzwionych kopczykach włosków na brzuchu i całować je pełnymi ustami, tak jakby jedli ostrygi albo wysysali gotowane ślimaki. Ale od tego momentu, kiedy kupili albo sprzedali wagony prosiąt i statków ze skórą, z miejsca młodnieli. Niektórzy z naszych gości kupowali i sprzedawali tu całe ulice kamienic. Sprzedany też został nawet zamek i dwa pałace. Kupiono i sprzedano fabrykę. Generalni przedstawiciele uzgodnili u nas dostawę kopert dla całej Europy. Dogadano się tutaj w sprawie pożyczki pół miliona koron komuś na Bałkanach. Sprzedano dwa wagony amunicji, załatwiono została dostawa uzbrojenia dla iluś tam arabskich pułków. I to wszystko na jedno kopyto z szampanem, panienkami, francuskim koniakiem i widokiem z okna na oświetlonego z góry parobka który rąbał drewno. I te spacery w parku podczas księżycowej nocy, zabawy w berka i ciuciu babkę, co kończyło się w kopkach siana, które nasz szef w ogrodzie miał jako dekorację, podobnie jak tego rąbiącego parobka. Wracali później o świcie, włosy i ubrania powalane i pełne zeschniętych źdźbeł trawy. Wszyscy uszczęśliwieni, taki mieli ubaw, i rozdawali muzykantom i mnie stu koronówki, pełne garście setek, patrząc przy tym znacząco, że niby myśmy nic nie widzieli i nic nie słyszeli, chociaż widzieliśmy i słyszeliśmy wszystko. Kiedyś wybrałem się ze Zdenkiem na lumpki. Zdeniek miał taki hrabioski zwyczaj, że przepuszczał prawie wszystko, co zarobił. Kiedy indziej zaś używał sobie tak jak nasi goście u niego i jeszcze zostawało mu tyle pieniędzy, że kiedyśmy wracali nad ranem taksówką, obudził knajpiarza w tej najpodlejszej knajpie we wsi i kazał mu zbudzić muzykantów i ci musieli mu grać. A Zdeniek chodził od domu do domu i zapraszał śpiących, żeby poszli pić za jego zdrowie, żeby wszyscy przyszli do gospody. I grała tam później muzyka, i tańczyło się do świtu, do białego rana, a Zdeniek, kiedy wypił już wszystko, co było w knajpie do wypicia, zbudził właściciela sklepu kolonialno-bławatnego i kupował cały kosz butelek, i obdarowywał wszystkie stare babiny i dziadów, a fundował nie tylko to, co wypili w knajpie, ale też te likiery, i wszystko, co rozdawał. I śmiał się przy tym, i był w niebo wzięty, że wszystko przeputał. A potem to był cały on. Przetrząsał kieszenie, a jako że nie miał zapałek, to pożyczał dwadzieścia halerzy, kupował zapałki i zapalał papierosa. On, który lubił zrolowaną dziesięciokoronówkę przypalić od knajpianego pieca, a od niej cygaro. Wreszcie odjeżdżaliśmy, przygrywała nam muzyka, a jeżeli był na to czas, Zdeniek wykupywał u ogrodnika wszystkie kwiaty i rozrzucał goździki, róże i chryzantemy. Kapela odprowadzała nas aż za wieś, a obwieszony kwiatami automobil wiózł nas do hotelu cichy kącik, bo tego dnia, a właściwie tej nocy, mieliśmy wychodny. Raz mieliśmy zapowiedzianego gościa, i szef dwoił się i troił dziesięć, dwadzieścia razy przejechał w fotelu na kółkach swój lokal, ale wciąż wszystko było nie tak, jak sobie życzył. Była to Wizyta trzech osób, z tym, że przyjechały tylko dwie, chociaż nakryte było dla trojga. I w ogóle całą noc wszystko podawaliśmy też dla trzeciej osoby, jak gdyby lada chwila miała przyjść, jakby to był jakiś niewidzialny gość, który tu siedział, chodził, przechadzał się w ogrodzie, huśtał e, na huśtawce itp. Naprzód piękna limuzyna przywiozła damę, z którą szofer rozmawiał po francusku, zdeniek też. Później przyjechała następna limuzyna, koło 10 wieczorem, a wysiadł z niej sam prezydent. Poznałem go od razu. Szef zwracał się do niego, wasza ekscelencjo. I prezydent jadł kolację z tą piękną francuską, która przyleciała do Pragi samolotem, a pan prezydent cały jakby się zmienił, odmłodniał. Śmiał się, był rozmowny, pił szampana, potem koniak. Kiedy się już rozkręcili, przenieśli się do pokoiku z bidermajorskimi meblami i kwiatami. Pan prezydent usadził tę piękność przy sobie i całował ją po rękach, a później pocałował ją w ramię, które było nagie, bo ta piękna kobieta była w takiej wieczorowej sukni. Rozmawiali o literaturze i nie zowąd zaczęli się śmiać. Pan prezydent szeptał coś do łóżka tej pani. A ona zanosiła się śmiechem, pan prezydent też się śmiał, klepiąc się po kolanach i osobiście nalewał szampana. I znowu wyciągnęli ku sobie kielichy i trzymając je za nóżki, trącali się wesoło, patrząc sobie w oczy, a potem pili ze smakiem. Później ta dama leciutko przyparła pana prezydenta do oparcia fotela i sama go całowała. Długo. To był bardzo długi pocałunek. Pan prezydent. Zamknął oczy, a ona głaskała go po biodrach, o nią też. Widziałem, jak jego brylantowy pierścień skrzył się na udach tej ślicznotki. Naraz jakby się przebudzili. I teraz on pochylił się nad nią, patrząc jej w oczy, a potem całując. I na chwilę oboje zastygli w objęciu. Kiedy się ocknęli, pan prezydent westchnął głęboko, słodko, a ta dama też westchnęła aż zawirował jej kosmyk włosów, który zsunął się z fryzury na czoło. Wstali, trzymając się za ręce jak dzieci, kiedy chcą tańczyć kółko graniaste i wciąż trzymając się za ręce ruszyli do drzwi i wybiegli. I ciągle trzymając się za ręce hopsali i baraszkowali na ścieżkach, skąd dolatywał perlisty śmiech damy i wesoły rechot pana prezydenta. A ja... Ani różnie potrafiłem sobie tego pogodzić z wizerunkiem pana prezydenta na znaczkach pocztowych i w miejscach publicznych. Zawsze myślałem, że pan prezydent na znaczkach takich rzeczy nie robi, że mu to nie przystoi, a przecież on był taki sam jak inni bogaci ludzie jak ja, jak Zdeniek teraz biegł przez zalany światłem księżyca ogród, a tego dnia zwieźliśmy tam kopki wysuszonego siana i widziałem, jak biała suknia tej ślicznotki i biały żabot przy fraku pana prezydenta i jego białe niczym naczynia z porcelany, mankiety, migają i fruwają w ciemności. To tu, to tam, od kopki siana do kopki, jak pan prezydent dogonił tę suknie, chwycił ją i delikatnie uniósł. Widziałem jego mankiety, jak podnoszą ten biel i niosą ją, jak ją obejmują, jak te mankiety. Podbierają białą sukienkę, jak gdyby właśnie wyłowiły ją z rzeki, albo jak matka niosąca dziecko w białej koszulce do łóżeczka, tak pan prezydent niósł ją w głąb naszego ogrodu, pod stuletnie drzewo, żeby potem złożyć ją na kopce siana. Ale ta suknia wymknęła mu się i odbiegła, a pan prezydent za nią i na kopkę siana wpadli oboje równocześnie, tylko że biała sukienka podniosła się. I znów rzuciła do ucieczki, aż wreszcie padła na którąś kopek, a pan prezydent na nią. Widziałem jego mankiety, a potem zobaczyłem, że suknia zmniejsza się, że białe mankiety podgarniają te suknie, zagarniają ją tak jak my zagarnialiśmy kwiaty maku. I raptem zrobiło się w ogrodzie hotelu cichy kącik cicho. Przestałem patrzeć. Podobnie jak i szef, który opuścił zasłonki. Zdeniek wgapił się w ziemię, a pokojówka stojąca na schodach w czarnej sukience, tak że widoczny był tylko jej biały fartuszek i falbanki, białe jak przepaska na jej gęstych włosach, też wgapiła się w ziemię. Wszyscy nie chcieliśmy patrzeć, ale jednak byliśmy podnieceni. Jakbyśmy leżeli tam, na tej wygniecionej i zmierzwionej kopce siana z tą piękną damą, która dla tej sceny na sianie przyleciała aeroplanem aż z Paryża, jakby to wszystko przytrafiło się nam. A przede wszystkim dlatego, że byliśmy jedynymi świadkami tych miłosnych godów, że właśnie do nas uśmiechnął się los, który za to nie chce niczego. Bylebyśmy tylko jak ksiądz zachowali tajemnicę spowiedzi. Po północy szef posłał mnie do dziecinnego domku, żebym zaniósł tam kryształowec banek z zimną śmietaną, bochen świeżego chleba i zawiniętą w liście winorośli grudkę masła. Niosąc koszyk, trząsłem się cały. A kiedy przechodziłem obok kopek siana, które były rozwleczone na amen, tylko jedna wyglądała jak posłanie. Pokłoniłem się temu sianu i nie powstrzymałem się, żeby nie podnieść jego garści i powąchać. Później skręciłem dróżką w stronę trzech srebrzystych świerków i ujrzałem rozświetlone okienko. A kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że w tym dziecinnym domku, tam gdzie wiszą bębenki i skakanki, misie i lalki, na maciubkim krzesełku siedzi. W białej koszuli pan prezydent, a naprzeciwko na identycznym małym krzesełku ta francuska. I tak para kochanków siedziała na wprost siebie, patrząc sobie w oczy, z rękami założonymi na stoliku, a zwykły kaganek ze świeczką oświetlał ten domek. Pan prezydent podniósł się i zasłonił okienko i musiał się zgiąć, żeby wyjść przed domek, gdzie podałem mu koszyk. Taki duży był ten nasz pan prezydent. Musiał się zgiąć, a ja stałem i wciąż byłem taki malutki. Podałem mu koszyk, a on szepnął: Dziękuję ci, chłopcze, dziękuję. I biała koszula cofnęła się. Miał rozwiązaną białą muszkę, a o frak potknąłem się w drodze powrotnej. Świtało, a kiedy wzeszło słońce. Z dziecinnego domku wyszedł pan prezydent i ta dama w samej halce. Ciągnęła za sobą zmiętą suknię, a pan prezydent niósł kaganek, w którym płonęła świeczka, taka kropka w porównaniu ze słońcem. Pan prezydent pochylił się, złapał za ręka frak i szli tak obok siebie, uśmiechając się błogo. Przyglądałem się im i naraz zrozumiałem, że być kelnerem to nie w kij dmuchał, że są kelnerzy i kelnerzy, ale ja jestem kelnerem, który dyskretnie obsługiwał pana prezydenta i że muszę to docenić. Tak samo jak całe życie żył z tego ów słynny kelner, znajomy Zdeńka, który w szlacheckim kasynie obsługiwał arcyksięcia Ferdynanda d'Este. Później pan prezydent odjechał jednym autem, ta dama drugim, Trzecim zaś nikt nie odjechał. Ten trzeci to był niewidzialny gość, dla którego zamówiono to przyjęcie, dla którego nakryliśmy, dla którego szef też policzył za konsumpcję i pokój. Przyszły lipcowe upały i szef nie jeździł już od pokoju do pokoju i sali restauracyjnej, tylko był w swoim pokoju, w takiej lodówce. Gdzie nie mogło być więcej niż 20 stopni ciepła, ale i tak, chociaż się nie pokazywał, chociaż nie jeździł alejkami parku, i tak jakby nas widział i był wszechładny. Rządził i wydawał polecenia i zakazy gwizdkiem. A mnie się wydawało, że tym gwizdkiem mówi więcej niż gdyby się odezwał. Mieszkali u nas podówczas czterej obcokrajowcy, aż gdzieś z Boliwii. Przywieźli ze sobą tajemniczy kuferek którego pilnowali jak oka w głowie, nawet z nim spać chodzili. Wszyscy nosili czarne ubrania, czarne kapelusze, mieli czarne opadające wąsy, i rękawiczki też mieli czarne, a ten kuferek, co go pilnowali, też był czarny i tak jak oni podobny do trumienki. Diabli wzięli bogate przyjęcia i hulanki naszych nocnych gości, musieli jednak dobrze zapłacić za to, że ich szef przyjął. To była jego specjalność i w ogóle tego lokalu, że jak już ktoś u nas zamieszkał, to za wodziankę, wrzątek, placki ziemniaczane i kubek kwaśnego mleka płacił tak, jakby jadał ostrygi i homary i popijał Heinkel Trocken. Podobnie z zakwaterowaniem, choćby zdrzemnął się do rana na leżance, musiał zapłacić jak za apartament na górze. I to należało do reputacji naszej firmy, hotelu Cichy Kącik. A ja nic, tylko chciałem się dowiedzieć, co mają w tym kufrze? Aż wreszcie, kiedy wrócił szef tego czarnego towarzystwa, był to Żyd, pan Salamon, dowiedziałem się od Zdenka, że ów pan Salamon ma kontakty z Pragą, z samym arcybiskupem i że dyplomatycznymi kanałami prosi tamtego, żeby poświęcił złotą figurkę Bambino di Praga, praskiego dzieciątka – które w Ameryce Południowej jest niesamowicie popularne. Do tego stopnia, że miliony Indian noszą to dzieciątko na szyi na łańcuchu i że krąży tam piękna legenda o tym, że Praga jest najpiękniejszym miastem na świecie, że dzieciątko w niej chodziło do szkoły. I dlatego właśnie chcą, żeby arcybiskup Praski osobiście poświęcił dzieciątko, które waży 6 kg i jest z czystego złota. Od tej chwili nie żyłem niczym innym, jak tylko tym uroczystym poświęceniem. Ale to nie była taka prosta sprawa. Drugiego dnia przyjechała praska policja i prefekt osobiście przekazał informację boliwijczykom, że praski półświatek wie już o Dzieciątku i że zjawiła się nawet jakaś grupa z Polski, która chce Bambino ukraść. Radzili więc... I wreszcie uradzili, że najlepiej będzie do ostatniej chwili ukryć prawdziwe dzieciątko, a na koszt Republiki Boliwii zrobić jeszcze jedno dzieciątko z pozłacanego stopu i to pozłacane dzieciątko wozić do ostatniej chwili ze sobą. Bo gdyby doszło do rabunku, lepiej będzie, jeśli ukradną lub zrabują dzieciątko fałszywe, a nie prawdziwe. I zaraz następnego dnia przywieźli identyczny czarny kuferek, a kiedy go otworzyli. To było coś tak pięknego, że nawet szef wychynął ze swego chłodzonego pokoju, żeby pokłonić się dzieciątku. Pan Salamon pertraktował potem z kurją biskupią, ale arcybiskup nie chciał poświęcić tego bambina, bo jedyne bambino było w pracy, a tak byłoby dwa. Wszystkiego dowiedziałem się od Zdenka, bo on znał hiszpański i niemiecki. Zdeniek był strasznie zdenerwowany. Pierwszy raz widziałem zdeńka tak wyprowadzonego z równowagi. Pan Salamon wrócił dopiero trzeciego dnia. Stał w aucie i już od stacji widać było, że wiezie dobre nowiny. Śmiał się i wymachiwał rękami. Natychmiast wszyscy zasiedli w koło, a pan Salamon poinformował, że dostał dobrą radę, a mianowicie że arcybiskup lubi się fotografować, więc zaproponował, żeby całą ceremonię filmować jako dodatek do kroniki filmowej Gomonta. No i dzięki temu ceremonia będzie na całym świecie. Wszędzie, gdzie jest kino, wszędzie będzie nie tylko arcybiskup, ale i to dzieciątko, i katedra świętego Wita, a w ten sposób kościół, jak słusznie zauważył pan Salamon, zyska na popularności. Całą noc poprzedzającą dzień uroczystego poświęcenia Trwały narady. Wreszcie Zdeniek i ja otrzymaliśmy od policji zadanie. My obaj powieziemy to prawdziwe dzieciątko. A w trzech autach będą siedzieć ci Boliwijczycy z prezydentem policji we frakach i oni powiozą imitację Bambino di Praga. No a ja ze Zdenkiem i trójką detektywów przebranych za przemysłowców pojedziemy dyskretnie na samym końcu. Wesoła to była jazda. Ja trzymałem, zgodnie z życzeniem szefa boliwijskiej grupy katolickiej, to prawdziwe dzieciątko na kolanach. Weszliśmy z hotelu, cichy kącik. Ci detektywi byli udani faceci. Kiedy skarbiec i klejnoty koronacyjne zostały otwarte i udostępnione publiczności, to oni przebrani za diakonów chodzili wokół bocznego ołtarza, udając, że niby się modlą. Przy tym niczym Al Capone mieli na szelkach za pazuchą rewolwery. A kiedy była przerwa, pozwolili się dwa razy sfotografować z tymi klejnotami, jako prałaci. śmiali się, ilekroć sobie to przypominali, a ja podczas jazdy musiałem pokazać im to Bambino di Praga. A w końcu zgodziliśmy się zatrzymać i pod murem Zdeniek sfotografował naszą grupkę z Bambino di Praga, aparatem tych tajniaków przebranych za przemysłowców. Zanim dojechaliśmy na miejsce, opowiedzieli nam, jak to jest na państwowych pogrzebach z udziałem rządu, że ich zadaniem jest nie dopuścić, żeby ktoś niepowołany się tam nie przedostał i nie ukrył w wieńcach bomby i że mają takie szpikulce, którymi najpierw wszystką zieleń i tę kwietną pompę przekłuwają, że wtedy też pozują do fotografii. Pokazali nam zdjęcia, na których klęczą koło jakiegoś katafalku, oparci o szpikulce, służące do zbadania, czy wieńce nie mają w sobie schowanej bomby albo chociaż bombki. I że dzisiaj odgrywają przemysłowców we frakach i będą klęczeć na kolanach, a jednocześnie z trzech stron obserwować tę całą imprezę, żeby nic się bambino di Praga nie przytrafiło. Wreszcie przejechaliśmy przez Pragę i dotarliśmy na zamek. A tam czekali na nas boliwijczycy, pan Salamon odebrał kuferek i poniósł go przez katedrę. Wszystko było w pełnym blasku, zupełnie jak na ślubie, grzmiały organy, a prałaci z insygniami kłaniali się dzieciątku niesionemu przez pana Salamona, terkotała filmująca wszystko kamera. A potem nastąpiła ceremonia. W zasadzie była to taka uroczysta suma. Najbardziej pobożnie klęczał pan Salamon, a my na kolanach powoli zbliżaliśmy się do ołtarza, chór śpiewał uroczystą mszę, a jej zwieńczeniem na znak kamerzysty było poświęcenie Bambino di Praga. I zwykły przedmiot stał się naraz święty. Dzięki arcybiskupim święceniom nabrał nadprzyrodzonej mocy uświęconego miłosierdzia. Po skończonej mszy arcybiskup poszedł do Zachrystii, a za nim w towarzystwie wikariusza kapituły Pan Salamon. Wychodząc z Zachrystii, wsuwał Pigulares do marynarki. Na pewno w imieniu rządu boliwijskiego ofiarował nielichy czek na konserwację kościoła. A może po prostu jest jakaś taryfa za poświęcenie? Zobaczyłem też później pana ambasadora Republiki Boliwijskiej, niosącego bambino di Praga przez katedrę. Cały czas przy akompaniamencie organów i chóru, a potem podjechały auta i w jednym złożono bambino di Praga. Z tym, że my nie wiesiliśmy już niczego. I wszyscy, pan ambasador też, cała świta pojechała do hotelu Steiner. A myśmy pojechali do domu sami, żeby przygotować wszystko na nocne przyjęcie pożegnalne. Boliwijczycy przyjechali o dziesiątej. I dopiero u nas mogli sobie odsapnąć. Zaczęli pić szampana i koniaki, zajadać ostrygi i kurczaki, a przed północą zajechały trzy samochody z tancerkami z operetki i dopiero tej nocy narobiliśmy się jak jeszcze nigdy. Tylu ludzi jeszcze u nas nie było. A prefekt policji, który dobrze znał wszystkie tutejsze zakamarki, postawił fałszywe praskie dzieciątko na kominku męskiego salonu, a to prawdziwe. Pokryjomu przeniósł do dziecinnego domku i tam niefrasobliwie ułożył to poświęcone Bambino di Praga między lalkami, kukiełkami, skakankami i bębenkami. A później wszyscy pili, nagie tancerki tańczyły wokół fałszywego Bambino di Praga, i dopiero o świcie, kiedy już była pora. Żeby pan ambasador wrócił do swojej rezydencji, a reprezentanci Boliwii pojechali na lotnisko, żeby móc wrócić do siebie, wtedy dopiero prefekt policji przyniósł prawdziwe bambino di Praga i wymienił je na fałszywe praskie dzieciątko. Całe szczęście, że pan Salamon zerknął do kuferka, bo w tej wesołości i rozgardiaszu prefekt włożył do niego piękną lalkę. W ludowym stroju ze Słowacji, więc wszyscy puścili się biegiem do dziecinnego domku i tam między bębenkiem i trzema lalkami leżało bambino di Praga. Więc prędko wzięli to poświęcone dzieciątko, a na jego miejsce położyli lalkę w ludowym stroju i pojechali do Pragi. A na trzeci dzień dowiedzieliśmy się, że przedstawiciele Republiki Boliwijskiej. Musieli opóźnić odlot samolotu, bo żeby zmylić rabusiów, zostawili to fałszywe dzieciątko przed wejściem na lotnisko, a sprzątaczka usunęła je najpierw pod szpany. Tylko, że kiedy w samolocie członkowie delegacji na czele z panem Salamonem już bezpiecznie otworzyli kuferek, to stwierdzili, że to, co mają przy sobie... Nie jest prawdziwym dzieciątkiem poświęconym przez ekscelencję arcybiskupa, ale tym fałszywym. Nie ze złota, tylko z pozłacanego stopu. I jedynie szatki były identyczne. Popędzili więc prędko i znaleźli prawdziwe dzieciątko akurat w chwili, kiedy stał przy nim portier i pytał stojących wokół, do kogo należy ten kuferek. A kiedy nikt się nie przyznał, zostawił Bambino di Praga na chodniku. I właśnie w tym momencie przycwałowali boliwijscy delegaci. Wzięli kuferek, zważyli go w rękach i odetchnęli. A po otworzeniu zobaczyli, że jest w nim to prawdziwe dzieciątko. I pognali z nim do samolotu i polecieli do Paryża, a stamtąd dalej do swojej ojczyzny. Razem z Bambino di Praga, które według indiańskiej legendy chodziło w Pradze do szkoły, a Praga w tej legendzie jest najstarszym miastem na świecie. No, może już wystarczy, co? Na dzisiaj koniec. Słuchajcie dobrze, co wam teraz powiem. Moje szczęście polegało na tym, że zawsze spotykało mnie jakieś nieszczęście. No więc opuściłem hotel, cichy kącik, z płaczem. Bo szef upbzdurął sobie, że ja byłem tym, który specjalnie zamienił bambino di Praga na fałszywe dzieciątko Praskie, że ja w tym maczałem palce, żeby zrabować te cztery kilo złota, a przecież to nie ja. Więc z taką samą walizką, jak moja, przyjechał jakiś inny kelner, a ja wybrałem się do Pragi, gdzie zaraz na dworcu miałem szczęście spotkać pana Waldena. Właśnie ruszał na trasę. I był z nim ten jego Tragasz, smutny facet, niosący na plecach w węzełku te dwa przyrządy, znaczy się, wagę i maszynkę do krajenia kiełbasy. I pan Walden napisał dla mnie liścik do hotelu Paryż. A kiedy się z nim żegnałem, pogłaskał mnie i parę razy powtórzył: Trzymaj się, nieboraku. Małyś jest, ale z małych też bywają ludzie, nieboraku. Wpadnę do ciebie. Wołał tak, a ja stałem. I długo za nim machałem. Pociąg już dawno zniknął, a mnie znowu czekała nowa przygoda. Hotel Paryż był tak piękny, że o mało nie padłem. Tyle luster, tyle mosiężnych balustrad, tyle mosiężnych klamek, tyle mosiężnych świeczników, i to tak wypolerowanych, że to wszystko podobne było do złotego pałacu. Wszędzie czerwone dywany i szklane drzwi, całkiem jak w zamku. Pan Brandeis przyjął mnie życzliwie i zaprowadził do mojego pokoju. Był to taki tymczasowy pokoiczek na poddaszu, skąd roztaczał się tak piękny widok na Pragę, że postanowiłem właśnie ze względu na ten widok i pokój zrobić wszystko, żeby tu zostać na zawsze. Otworzyłem walizkę, żeby rozwiesić swój frak i bieliznę, i kiedy rozwarłem szafę, zobaczyłem, że jest pełna odzieży. Otworzyłem więc drugą, ale ta też była wyładowana. No a trzecia szafa pełna była płaszczy, a na przybitych dużymi pineskami sznurkach wisiały setki krawatów. Ścieśniłem więc wieszaki i powiesiłem tam swoją odzież. A potem patrzyłem na Pragę, na dachy, widziałem skrzące się radczany, a ten widok zamku czeskich królów sprawił, że zalałem się łzami i zupełnie zapomniałem o hotelu cichy kącik. I teraz cieszyłem się, że mnie podejrzewali o chęć kradzieży praskiego dzieciątka. Gdyby tak sobie mój szef nie pomyślał, to grabiłbym teraz alejki, układał siano w kopki i drżał z której strony i, i kto gwizdnie, bo dopiero teraz dotarło do mnie, że parobek też miał gwizdek. I na pewno był przedłużeniem szefowych oczu i zastępował tamtemu nogi, śledził nas i gwizdał identycznie jak szef. Zszedł na dół. Było akurat południe i kelnerzy zmieniali się, żeby zjeść obiad. Widziałem, że jedzą kluski, gotowane kluski kartoflane z tartą bułką i że wszystkim roznoszą te kluski. Ja też dostałem kluski z tartą bułką. Szef usadził mnie obok siebie i kiedy wziąłem się do jedzenia, on jadł też. Ale tak jakoś z rezerwą, na pokaz, jakby chciał powiedzieć, skoro mogę to jeść ja, właściciel, więc i wy, moi pracownicy, też możecie. I prędko otarł serwetką usta i zaprowadził mnie na rewir, gdzie po raz pierwszy miałem roznosić piwo. Brałem więc z szynkwasu pełne szklanice, zapełniałem nimi tacę za każde piwo dawałem, jak to było tu w zwyczaju, czerwone szkiełko, a stary ober z siwymi włosami, niczym kompozytor pod brudkiem, pokazywał mi, gdzie mam zanieść piwo. A potem pokazywał mi już tylko oczyma. A ja nigdy nie nawaliłem. Zawsze dawałem piwo tam, dokąd prowadziły mnie oczy tego pięknego obera. I już po godzinie zauważyłem, że ten stary ober pogłaskał mnie oczyma, dając mi znać, że mu się podobam. Ten ober to była Persona. Wypisz, wymaluj aktor filmowy. Dżentelmen, całkiem jak lord. Nie widziałem jeszcze nikogo, komu by we fraku było tak dobrze jak jemu. A w ogóle pasował do tego otoczenia luster, gdzie, choć dopiero było popołudnie, świeciły się żarówki w kinkietach w kształcie świec. Wszędzie były wisiorki ze szlifowanego szkła, więc kiedy niosłem jasne pilzneńskie piwo, widziałem się w lustrze. Widziałem, że jestem jakiś inny, że w tych lustrach muszę mieć o sobie lepsze zdanie, bo choć jestem brzydki i taki mikrust, to tutaj mój frak mi pasuje. Nawet kiedy stanąłem przy oberze, który miał białe, kędzierzawe włosy, jakby wyszedł prosto od fryzjerki, to w lustrze widziałem, że nie chcę robić nic innego, jak tylko być na rewirze i usługiwać razem z tym oberem, od którego zawsze bił spokój. On wiedział o wszystkim. Na wszystko miał oko. Uzupełniał zamówienia i wciąż się uśmiechał, jakby na balu albo wydawał domowe przyjęcie. Wiedział też, kto i przy jakim stole nie dostał jeszcze jeść, i zawsze wtedy interweniował. A prócz tego, wiedział, kto chce płacić. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś podnosił rękę i pstrykał palcami albo machał rachunkiem. Ten Ober. Miał takie dziwne spojrzenie, jakby lustrował tłum ludzi albo oglądał zwierzy widokowej pejzaż, czy też morze, sparowca. Takie spojrzenie donikąd, ale każdy gest gościa natychmiast mówił mu, czego tamten by sobie życzył, albo co akurat zamawia. I od razu spostrzegłem, że ober nie lubi jednego kelnera. Oczyma wytykał mu, że pomylił dania, bo zamiast podać schabowego na szósty stół, podał go na jedenasty. Po tygodniu roznoszenia piwa w tym wspaniałym hotelu, zauważyłem, że kiedy ten kelner niesie na tacy dania z kuchni, to zawsze zatrzymuje się przed drzwiami do restauracji i, przekonany, że nikt go nie widzi, opuszcza tacę z wysokości swych oczu na wysokość serca, przygląda się łakomie daniom i za każdym razem uszczknie kąsek tego i tamtego, biorąc tak mało, że wyglądało, jakby tylko przejechał palcem po daniu i je oblizał. Ale zawsze to coś. Widziałem też, jak ten piękny ober przyłapał go, ale nie powiedział ani słowa. Spojrzał tylko. A na to kelner machnął ręką i oparszy tacy na ramieniu, otworzył kopniakiem wahadłowe drzwi i wszedł do lokalu. To był cały on. Biegł jakby mu taca miała spaść, przebierał nogami. I Co prawda, to prawda? Nikt nie odważył się nieść tylu talerzy, co Karol. Tak się nazywał ten kelner. Ustawiał sobie na tacy dwadzieścia talerzy. A na wyciągniętej ręce, niczym na wąskim stoliku, kładł ich osiem i jeszcze dwa trzymał w palcach rozczapieżonych jak wachlarz, a w drugą rękę brał trzy talerze. To był niemal artystyczny numer i szef Brydens chyba tego kelnera lubił, bo noszenie tylu dań uważał pewnie za ozdobę firmy. Prawie codziennie mieliśmy na obiad, znaczy się personel, te kluski. Raz z makiem, na drugi dzień w sosie. Na trzeci dzień z tartą bułką, kiedy indziej z cukrem i polane masłem, albo polane malinowym sokiem, czasem z posiekaną pietruszką i słoniną, a nasz szef zawsze jadł z nami w kuchni te kluski. No z tym, że mało. Mówił, że ma dietę. Ale później, o drugiej, właśnie ten kelner Karol nosił mu tacę. A na niej wszystko było w srebrze, i po pokrywkach można było poznać, czy tam jest gąska, kurczak, kaczka, czy dziczyzna, w zależności od tego, co się w danej porze roku jadło. I zawsze nosił to do separatki, jakby tam jadł obiad jakiś makler z giełdy zbożowej, która przenosiła się do nas, do hotelu Paryż. I zawsze do tej separatki niepostrzeżenie przemykał nasz szef, a kiedy z niej wychodził. Lśnił cały i był zadowolony. W kąciku ust trzymał wykałaczkę. Ten Karol chyba miał z szefem jakieś interesy, bo kiedy kończył się główny dzień giełdowy, czyli w każdy czwartek, maklerzy przychodzili do nas, żeby szampanem i koniakiem oblać zawarte transakcje. Tego dnia, już o jedenastej, siedziały w lokalu piękne, wymalowane panienki, takie, jakie znałem u rajskich, kiedy pracowałem w Złotej Pradze. I Ćmiły papierosy. Popijały ciężkie wermuty, czekając na maklerów. A kiedy przyszli, dziewczyny rozchodziły się. Każda już miała swój stół, już były zamówione do chambre separy. A ja, przechodząc obok zaciągniętych zasłonek, słyszałem śmiech i brzęk szkła, i trwało to parę godzin, bo maklerzy rozchodzili się dopiero wieczorem, rozochoceni, a piękne panienki też wychodziły. I kiedy maklerzy już poszli, Nikt inny nie śmiał wejść do chambre séparé. A ja parę razy przez rozchyloną zasłonkę widziałem, jak Karol grzebie między oparciami i poduchami. To był jego biznes, bo wyciągał stamtąd zawieruszone monety i banknoty, czasem nawet sygnet albo urwany wisiorek od zegarka. I wszystkie te pieniądze. Które maklerzy albo panienki, kiedy się tam rozbierali, czy ubierali, czy w ogóle kokosili, wysypywali z kieszeni marynarek, spodni i kamizelek, albo się im coś urwało od łańcuszka przy kamizelce, wszystko to należało do Karola. Któregoś dnia załadował na tacę tych swoich dwanaście talerzy. I jak to miał w zwyczaju, stanął na chwilę przy drzwiach, żeby skubnąć kawalątko gotowanej giczy wołowej, do tego szczyptę kapusty, a zamiast deseru zdziebełko nadzienia z Potem, jakby tym jedzeniem pokrzepiony, podrzucił tacę i z uśmiechem wpadł do restauracji, a wtedy gość który zażywał tabakę albo miał po prostu katar, taki chłopina ze wsi pociągnął solidnie nosem i ten wdech zupełnie jakby go szarpnął za włosy, bo gość raptem wstał i kiedy kichnął donośnie, potrącił mankietami brzeg tacy i Karol, który pochylony gnał za płynącą w powietrzu zastawioną talerzami tacą niczym jakiś latający dywan, wpadł w poślizg, Taca zachybotała się na zwróconej ku niebu dłoni, a palce daremnie ją obmacywały, i wszyscy na rewirze i szef, który akurat gościł towarzystwo hotelarzy, sam pan Szrołbek siedział przy zamówionym stole widzieli to, co się potem stało i cośmy przewidzieli. Karol dał jeszcze susa, podtrzymał tacę ale dwa talerze już się zsunęły. Najpierw kawałek szczupaka ala la pizza, później sos i wreszcie sam talerz, a sekundę potem to samo zrobił ten drugi talerz. Sos, mięso i na końcu knedelki. Spadało to, żeby wylądować na gościu, który jak zawsze czytał sobie naprzód całą kartę, a zanim coś wybrał, podnosił wzrok i zamawiał, długo się przy tym wypytując, czy mięso nie będzie za twarde, sos za gorący i czy knedelki będą puchate. I tak to ciekło, spadało na plecy gościa, a ten wyprostował się, i wtedy knedliki zjechały mu z kolan później pod stół. Tylko jeden siedział mu na głowie niczym czapeczka, jak jarmułka, co ją nosi rabin, jak kwadratowy birecik wielebnego ojca. A Karol, który uratował wszystkie pozostałe dziesięć dań, kiedy to zobaczył i kiedy spostrzegł pana szrołbka, właściciela hotelu u szrołbków, Podniósł tacę jeszcze wyżej, podrzucił ją, odwrócił i wszystkie dziesięć talerzy szmrgnął na podłogę. I jakby to był teatr albo pantomima pokazał, jak go cholera bierze przez te dwa talerze. A potem odwiązał fartuch i nim też ścisnął, i wyszedł cały wściekły, przebrał się w cywilne ciuchy i poszedł się zalać. Ja tego jeszcze nie rozumiałem, ale każdy z branży mówił, że skoro mu się to przytrafiło z tymi dwoma talerzami, to z tymi dziesięcioma musiały się skończyć tak samo, bo kelner na rewirze ma tylko jeden honor, a ten należy do reprezentacyjnej obsługi.